konferencja Razem ku przyszłości we współpracy pracowników, studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz pracowników i studentów uczelni ukraińskich. W sercu czuję wdzięczność, wspaniałych przyjaciół mam, kiedy jest mi przykro. Zrealizowaliśmy w sumie 9 projektów, bardzo różnorodnych, projektów naukowych, badawczych, projektów dydaktycznych i projektów z pogranicza, pedagogiki, terapii. Bądź blisko mnie, a ja będę blisko ciebie. Są to projekty, które prezentują zarówno wyniki badań, jak i też pokazują pewne wytwory artystyczne, które są upowszechniane w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Celem takim nadrzędnym było to, żeby pokazać, że jesteśmy razem i że ku tej przyszłości idziemy wspólnie. Fokusował się wokół pedagogii przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które można wykorzystywać w pracy z dziećmi. Przygotowaliśmy teatrzyk Kamishibai, a także książkę, która opowiadał o relacji między dziewczynkami z Ukrainy i z Polski, Ani i Mani. Ania i Mania to dziewczynki, które urodziły się tego samego dnia, jedna w Polsce, druga w Ukrainie. Dzięki magii, odrobinie magii, spotykają się w snach, w swoje urodziny. I opowiadamy teraz, jak wyglądał ich dzień podczas zamiany miejscami, w których żyją. Sztuka może być takim aspektem terapeutycznym. Nasz projekt nazywa się Granice, twórcze doświadczenie granic. Dotykałyśmy tego tematu z różnych stron, ze strony osobowej, ze strony społecznej, twórczej, filozoficznej. No i wynikiem tych projektów jest właśnie wystawa. Na ten moment mamy ponad 200 partycypantów. Oni dostarczyli nam wypowiedzi pozawerbalnych, tak jak tutaj te rzeczy, które widzimy na wystawie między innymi, ale też wypowiedzi werbalnych, właściwie w kilku, niemalże już kilkunastu językach. Mówiono o takich granicach fizycznych, jak ściany pokoju, jak granice państw, jak ograniczenia na przykład finansowe, ale też w dużej mierze o tym, że ograniczający dla człowieka jest przede wszystkim własny umysł, własne ego, własne postrzeganie świata. Na podstawie tej działalności, która była przeprowadzona w tym roku, powstała piosenka oraz choreografia. Ta piosenka, ona łączy w sobie język polski, język ukraiński, co symbolizuje całą ideę tego projektu, tej naszej współpracy, o naszej przyjaźni. Tekst tej piosenki został całkowicie napisany, skomponowany, nagrany przez uczestniczki naszego projektu. Koordynatorkami były również nasze wykładowczynie naszego uniwersytetu, naszego wydziału. Nasz uniwersytet współpracuje z około 60 ukraińskimi uczelniami w zamyśle, by pomóc Ukrainie w transformacji. Ponieważ to, co jest naprawdę istotne dla Ukrainy, dla przyszłości szkolnictwa wyższego, to przede wszystkim przetrwać ten okropny, bardzo tragiczny dla wielu uczelni okres wojny i przygotować się na wyzwania, które będą związane z odbudową kraju i z wstąpieniem do Unii Europejskiej.